Witajcie, jestem na działeczce, jak widać. To jest też próba, czy będę ostra, bo tam coś pozmieniałam w tym aparacie, cały czas się jeszcze uczę. Dzisiaj jestem w czapeczce, bo u nas dzisiaj jest piękna pogoda, ale jest zimno i taki lodowaty wiatr wieje, a mnie ostatnio ciągle głowa boli, więc wzięłam sobie czapkę, żeby mnie głowa nie bolała. Śliczna pogoda jest. Dzisiaj chciałam iść na spacer, znaczy spacer, tak mówię zawsze spacer, nie? Chciałam wyjść z domu, ale chciałam też w domu sobie ponagrywać takie czołówkę, znaczy początek i tak dalej, troszkę zagadać, ale mój małżonek przyszedł dzisiaj prędzej do domu, a ja przy nim nie umiem nagrywać. Ja potem zapominam, co ja chcę powiedzieć i w ogóle. Ja lubię nagrywać, jak jestem sama. No więc zebrałam sobie aparat i przyszłam na działkę. On nie chciał iść ze mną, to siedzi w domu, coś tam się gorzej poczuł. No to siedzi sobie w domku, a ja sobie przyszłam troszkę na świeże powietrze. Dzisiaj taki wiatr jest silniejszy, to i czyste powietrze jest. Tu przy lesie zwłaszcza, nie? No jak szłam, to tak wiało, że nie filmowałam troszkę, ale będzie to z muzyczką, bo za duży wiatr i dmuchało w aparat. Teraz jakoś tak tu ucichło, na razie tu jestem troszkę osłonięta. Mam nadzieję, że będzie dobrze słychać. No. I to taka robota. Dzisiaj jak przyszłam na działkę, patrzę, a tam w niektórych miejscach nawet woda stoi po tych ostatnich deszczach, bo wczoraj na przykład u nas tak padało mocno, ja wczoraj nie mówiłam, ale tak padało i nawet przez chyba 3 minuty śnieg sypał. Taka zima. No, ale napadało trochę, także widzę, że tu jest tak naciągnięta ziemia wodą, a nie jest zamrożone i dobrze, bo to będzie wsiąkać dalej. Tutaj, gdzie siedzę pod tą jabłonką, to takie troszeczkę błotko jest. Ale dobrze, bo to się tak naciągnie i drzewa dostaną troszkę wody. Tam te moje sosny i te wszystkie to dostanie troszkę wody. No i widziałam, już zaczynają tulipanki wychodzić troszeczkę. Także myślę, że im nic tam nie będzie. One są przyzwyczajone na niskie temperatury, także nawet jak przyjdzie teraz przymrozek troszkę, to jeszcze im nic nie będzie. Byle za dużo nie wyszło. No i to tak. Co wam chciałam powiedzieć? Chciałam sobie, żebyście widzieli, jak już nie mam choinki, jak mam tam posprzątane, całkiem troszkę inny wystrój znowu tam jest. No ale to nic straconego, może jutro to nagram, nie? Teraz wyglądam jak taka starsza pani, nie? Ja się kiedyś dziwiłam, jak tak do mamy jeszcze jeździłam, wtedy z samochodu, był taki okres czasu, żeśmy samochodu nie mieli w ogóle, jeździłam tramwajami, także zawsze tramwajami, autobusami, także godzina mi zajmowało w jedną stronę do mamy, a to nie jest tak daleko, tylko że z przesiadkami musiałam i to wiadomo, że to tak się nie zawsze się trafi dobrze, bo normalnie to można zajechać samochodem, nawet przy sprzyjających światłach to i w 20 minut. No ale wiadomo, trzeba zajść na ten autobus, autobusem do tego miejsca, gdzie jest przesiadka na tramwaj. No i tak, tramwaj też bardzo długo jedzie z Bytomia do Chorzowa, do Katowic, bo to wiadomo, że co kawałek przystanki to też czas zajmuje, nie? No, no i ja tak cały czas się tak nie wiem, czy to wam to już mówiłam, ale czułam się tak dość młodo, tak nie staro w każdym razie, nie? No i potem zaczęłam zauważać, że co weszłam do tramwaju, to mi młodzież zaczyna miejsce ustępować. No, jak potem jak tak popatrzałam, mówię, no rzeczywiście, jak się ubierasz jak stara baba, to ci też i miejsca ustępują. Dobrze, że ustępują, nie? No a dzisiaj mam na to, nie powiem brzydko, wyrąbane. No, jak wygląda? Ważne, że mi jest ciepło, a wiedziałam, że takie koty mi czarne chodzą, takie dwa, już drugi kot. Zaraz mi tam belałby pewnie wejdzie, muszę zaraz sprawdzić. Cik, cik. Się nie przejmuję. A ja tam mam otwarte, żeby się wietrzyło i pewnie mi tam gdzieś wlezie, potem go zamknę i będzie potem smród, jak przyjdę za jakiś czas.
I one mogą już też miejsca szukać. Ale słyszałam, że są wykastrowane te koty tutaj. A wracając do tego, jak się ubieram. Staro może w tym wyglądam. Jeszcze tą czapkę ubiorę, ale ja tak. Jak jest zimno, to się ubiorę tak, żebym nie zmarzła. A jak wyglądam, jak się komuś nie podoba, to nikt się na mnie nie patrzy, nie? No a jeśli chodzi o nakrycia głowy, to ja w normalnych czapkach wyglądam głupio. Wyglądam, jakbym była w czepku pływackim. Nie umiem sobie czapki dopasować. Także z wszystkiego ten, to jeszcze najlepsze jest te kapelinko. No kapelusze to dobrze wyglądam, ale miałam dwa kapelusze już dawno, dawno. One już troszkę były stare, ale były dobre. Mojemu mężowi coś się przytegowało i mi je kiedyś do pieca wsadził. No i nie mam kapelusza. A to były takie fajne, takie prawdziwe, drogie te kapelusze były. Teraz już takich nie ma. Tu nawet widziałam, że nawet nie ma już tej pracowni, co kapelusze robili w naszym mieście. No. I na razie chodzę w tym. Ale jak mam je boleć głowa, to wolę głupio wyglądać, ale żeby mnie głowa nie bolała, nie? No zaraz pójdę sprawdzić tam, bo mnie denerwują, że te koty tam polazły. Idę zobaczyć, poczekajcie trochę. Zatrzymamy. No jestem. Jednego przegoniłam. Wydawało mi się, że tam dwa czarne szły. A tylko jeden uciekł. I nie wiem. Tam straszyłam w tym, ale aby też uciekł, jakby się tam gdzieś schował, to pewnie by uciekł. No, zobaczymy jeszcze, jak będę zamykała, to jeszcze tam sprawdzę. No, opowiem wam coś. Kiedyś, jak żeśmy się z mężem poznali, to było dawno, dawno temu, i tak jak żeśmy się poznali na Sylwestra u mojego kuzyna, tak potem żeśmy się spotykali codziennie. No i on mnie odwoził na moje praktyki, bo ja się uczyłam jako fotograf w zakładzie fotograficznym. To rano przyjeżdżał po mnie koło 9, zawoził mnie do fotografa. Jechał do domu spać, bo na nocki pracował. A w tym czasie wyspał się, jak ja pracowałam. Tam się uczyłam, pracowałam. I potem przyjeżdżał po mnie, zawoził mnie do domu i siedział u mnie. Aż potem już musiał iść do pracy, nie? Tak. Także już rodzice go też znali dobrze. No i zaprosiliśmy go na niedzielę na obiad, nie? No a u nas w niedzielę to nie ma mowy, żeby jakieś placki były na obiad, czy pierogi, czy coś takiego. U nas w niedzielę to w mojej rodzinie i tak tutaj, jak tak zauważyłam, ludzie u nas na Śląsku, to w niedzielny obiad kluski, rosół, kluski, rolada, czy tam kurczak, czerwona kapusta, nie? No, a ja wtedy jeszcze, jak byłam młoda i dzieckiem, to ja nie znosiłam tego środka z tych rolad, bo tam boczek i to wszystko mi się wydawało flapiate, tłuste i ja tego nie jem, nie? No i zawsze moja mama, jak mi robiła rolady, to potem jak już były upieczone i dawałam na talerz, to z tej mojej rolady wyciągała środek, bo ja tego nie chciałam. Ja tak to przynajmniej te wołowe zjadłam, te mięso, nie? No. No i mąż przyszedł na obiad i mama tam już podawała na talerze wszystko, nie na półmiski, tylko od razu na talerze, nie? No i pyta się mnie, czy mąż też, znaczy przyszły mąż, to jeszcze wtedy był kolega, nie? Czy on je te środki? Ja mówię, nie, on tych środków też nie je. No nie wiem, co mi tak odpaliło, że tak powiedziałam, ani się nie spytałam. No i dobra, mama wyciągnęła ten środek z tej rolady, ułożyła ją z powrotem, no bo to było tak uformowane, nie? No i teraz jemy obiad i mój mąż tak z takim namaszczeniem tą roladę przecina, nie? A ona pusta w środku. Tak się popatrzył, ale nic nie powiedział, nie? Moja mama to zauważyła i zaraz się pyta, nie? Powiedziała, że ja powiedziałam, że on tego środka nie je. Ja mówię, że nie, że on to uwielbia. Tak go załatwiłam. Jak ja nie jem, to on też nie. No i już następnym razem dostał normalną roladę. No ale tak mi się przypomniała taka
śmieszna anegdotka z życia. Jak to czasami jest. I nie wiem, czemu ja powiedziałam, że on nie je tego, przecież co by mi szkodziło, nie? No. I tak do nas jest do dziś, że w niedzielę to ja mogę czasami nie mieć rosołu, bo coś tam się wydarzy, że go nie zrobiłam wcześniej, rosół z makaronem. Ale nigdy nie mam w niedzielę jakąś zupę pomidorową czy jakąś. Jak już jest zupa, to jest rosół z makaronem. No i w zimę kluski, jakieś mięso, już niekoniecznie ta rolada, bo wołowe mięso to nie należy do najtańszych, nie? To także jest co jakiś czas rolada, ale tam jest czy kaczuszka, czy kurczak, czy wieprzowe rolady, nawet i drobiowe rolady robiłam, także no. Ale to już musi być. A tak jak jest lato, no to już jest taki większy luz, bo to ziemniaczki skrobane jak w lato, nie? Z koperkiem. I wtedy nie trzeba tego ciężkiego sosu, bo wiadomo, jak kluski, to trzeba też i sos do tego dawać z mięsa. A jak są ziemniaczki takie, to można i suróweczkę sobie dać. Nie musi być tym boczkiem ta kapusta. Także. No i to tak u nas to jest. Nie wiem, jak jest u innych ludzi, bo wiem na przykład, jak mieszkałam w takim jednym domu, to sąsiadka pod nami też niby ze Śląska pochodzi, a oni placki w niedzielę jedli na obiad. Ja sobie myślałam, jak można placki? Dla mnie to było nie do pomyślenia, teraz to wiem, że ludzie jedzą to, co chcą, nie? A nie to, co tradycja nakazuje. Znaczy tradycja to nawet nie jest taka tradycja, tak? Tak się przyjęło, no. I to tak. No i ona placki. Ja mówię, jak to placki masz w niedzielę? Nie stać cię na normalny obiad, na mięso na niedzielę? Bo ja mogę w tygodniu nie jeść mięsa. Ja mogę przez cały tydzień mięsa nie jeść. Ale żeby w niedzielę było to mięso, nie? I tak szczerze mówiąc, to nawet to jest zdrowe, tak? Bo był czas, żeśmy codziennie mięso jedli na obiad. Ale ja stwierdziłam, że to nie jest tak, to nie jest dobrze tak codziennie te mięcho wpieprzać. Tym bardziej, że teraz tyle się słyszy, że faszerowane to jest nie wiadomo czym. Dojścia do dobrego mięsa tutaj tak za bardzo nie ma, bo każdy mi powie, że to jest ekologiczne. A czym tam karmi, to nie wiadomo. A nie znam takich gospodarzy tutaj w mieście, nie ma takich gospodarzy, że mają swoje, nie? No i to tak stwierdziłam, że te dwa razy w tygodniu, góra trzy, coś mięsnego. A trzeba będzie zacząć robić tak, przynajmniej raz rybę. Tak to mieszać. Ja już tak kiedyś tak wprowadziłam i to było bardzo dobre. Nawet się człowiek lepiej czuł, nie było tak ciężko, bo bez mięsa sobie nie wyobrażam obiadów. Całkiem, żeby mięsa nie jeść. No. I to tak. Dzisiaj chcę zrobić hummus. Mam tam ciecierzycę w domu, ale muszę znaleźć przepis, bo nie robiłam. Raz zrobiłam, ale mi to za rzadkie wyszło, bo nie umiałam tego w tym moim blenderze tak zblendować, bo mi się zatrzymywał i tam dolewałam troszkę tej wody. Z puszki mam. Miałam wtedy z puszki, a teraz będę mam taką suchą, będę gotować. No. No i to było takie zawodnite. Dzisiaj sobie pomyślałam, jak mnie nie będzie chciał zmiksować już ugotowanej tej ciecierzycy, to wezmę jej przez maszynkę do mięsa. Chyba przelecę tą ciecierzycę. To będzie takie fajne, takie smarowne. Tylko muszę dokładnie jeszcze zobaczyć, co tam jeszcze się daje. Bo mam smak na hummus. Wiki też lubi, bo już parę razy kupowałam i ona to lubi. Może nie bardzo jest przekonany, ale jak będzie, to pewnie zje, nie? Tak myślę. No i to tak na razie. W domu się jeszcze połączę. Może coś po drodze jeszcze nagram, jak będę szła. W domu się jeszcze połączę i się pożegnam z wami. Dzisiaj już mam obiadek gotowy. Może nawet już zjadł. I ja to jak przyjdę, to sobie zjem. U nas dzisiaj to każdy je osobno. No bo on przyszedł koło drugiej, przed drugą.
A ja od wpół do 12 drugie śniadanie jadłam. No to przecież nie będę zaraz obiadu jadła, nie? No. No to ja sobie zjem jak przyjdę. A Wiki dzisiaj przyjdzie późno. No to tak akurat właśnie ten, że można tą zupkę podgrzewać. Nie trzeba tak ziemniaki odgrzewać, bo ziemniaki odgrzewane niedobre. A jak jest zupa, to można odgrzewać. Im więcej się odgrzewa, tym smaczniejsza jest. A taką wejdziesz, tą zupę pomidorową, tam z ziemniaczkami, jarzynkami, mięskiem. Kończyć, bo pewnie mi będzie szumiało w tym aparacie. Dobra, to na razie. Dzisiejsza, ale nie ze śmietaną, tylko z jogurtem. Zaraz uciekam jeść. No i już jestem już w domu, jest wieczór. Jak wyszłam z działki, to szłam troszkę kawałek przez las i nad wodą byłam. To filmowałam takie dłuższe filmiki, ale będą tylko takie małe wstaweczki, dlatego że jak idę, ja się już tak staram prosto trzymać ten aparat, ale jednak są takie wstrząsy, że można oczo pląsów dostać. Także będą tylko małe wstaweczki z tego, bo pięknie słońce świeciło tak na drzewach. Tak, takie złote się zrobiły. Nawet w kamerze tego tak nie było widać jak w rzeczywistości. No i fajnie już księżyc było widać między drzewami, między gałęziami. Także parę takich wstawek wam tam dam. Nie będę całego materiału tam dawać, bo to się źle patrzy na takie coś, jak to się tak częściej. Tam takie krótsze, że to jeszcze wytrzymacie troszeczkę. No, to tak. Paznokieć oderwałam. To znaczy się lakier. Będę musiała zmyć ten lakier i na razie znowu pochodzę bez hybrydy, bez niczego, niech się troszkę, no, znowu dojdą do siebie te paznokcie. No, ja tam w tym filmiku poprzednim jeszcze mówiłam też, że te rolady, chodziło mi tam, że te rolady bez środków, to nie lubiłam tych środków jak byłam dzieckiem i jak już byłam taką panienką. Nie, że ja jak byłam dzieckiem, to się spotykałam z moim przyszłym mężem, bo to tak można zrozumieć dwojako tam, nie? No. Dobra, to będę już się żegnać i zmontuję filmik, będzie jutro rano. Nie wiem, jakbyście mi napisali, czy wam odpowiada tak właśnie, że jest do południa filmik o 9, czy o innej godzinie, jak jest puszczony filmik, czy wam to jest po prostu obojętnie. Bo ja na początku to ja
jak filmowałam, jeszcze jak tylko komórką i od razu z komórki wrzucałam, no to w tym samym dniu wrzucałam, no bo tam nic nie trzeba było składać, to się tak niedługo nie renderowało, a jednak jak w aparacie, troszkę aparatem, troszkę komórką, potem jak to już poskładam na tym moim programie, to potem trwa trochę to renderowanie, potem wrzucanie na YouTube'a. Te z Was, które to robią już długo, to wiedzą, ile to czasu zajmuje. No i przeważnie jak ja wieczorem się żegnam i zaczynam wrzucać, no to już potem filmik by wchodził koło 23 i 24 na YouTube'a. To bez sensu, dlatego ja robię od razu na drugi dzień. A dlatego tam daję te premierę, bo jak jest premiera, to się wcześniej wyświetla. To tak wiecie już, o czym mniej więcej będzie filmik, nie? No to takie jest jakby taka zapowiedź. No, dobra, to będzie na tyle. To na razie, to do jutra. Dziękuję Wam, że oglądaliście. Łapkujcie. Komentujcie, no i subskrybujcie. Miłego dnia. Życzę, obojętnie o której godzinie będziecie oglądać. Ważne, że oglądacie. No, dobra, to na razie. Bye-yo!